Cześć, witam Was w kolejnym odcinku fotografii przyrodniczej, jak i krajobrazowej. Jakiś dłuższy czas mi nie było, ponieważ miałem troszeczkę wojskowych spraw do pozałatwiania. Jak już widzieliście, ostatnio wrzuciłem film, który zrobiłem przed wyjazdem do wojska. I postanowiłem dzisiaj, po świętach dosłownie, pierwszy dzień po świętach jest, więc postanowiłem wyruszyć do miejscowości Rędzin, jak zresztą już często tutaj bywam. Chciałem troszeczkę się rozeznać w lesie, jak to wszystko będzie wyglądało. Co do sprzętu, to standardowo polecimy moją nową wierną Sigma 150-600 mm. No, puszka standardowo D610. Mam nadzieję, że w dzisiejszych warunkach się spełni. Nie zapomniałem oczywiście dzisiaj wziąć lornetki, kawy, kanapek i różnego typu akcesoriów. Wziąłem dzisiaj też ze sobą do filmowania taki ciekawy obiektyw, kiedy kupiłem sobie go na OLX-ie. Jest to Sigma 135 mm ze światłem 2.8. Jest to całkowicie manualny obiektyw. On tutaj ma jakąś też funkcję makro, ale generalnie próbowałem coś z tego zrobić. Ma to plusy i minusy, więc mam nadzieję, że jak później go przełączę do drugiej puszki, która właśnie w tej chwili mnie nagrywa, będzie fajny obrazek. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dziś nie miałem żadnych planów do zwierząt. Generalnie chciałem się po prostu troszeczkę po świętach, wiecie jak to jest, nie? Człowiek się naje i w ogóle chciałem się wyrwać z domu, poddychać trochę leśnym powietrzem. No i przy okazji, wiadomo, standardowo wziąć ze sobą sprzęt, coś nagrać dla Was. Mam nadzieję, że uda mi się coś dzisiaj sfotografować, jakąkolwiek dziką zwierzynę. Mam nadzieję, że mój kombinezon jeszcze się nadaje na roślinność, która już nie ma liści. Jestem w takim fajnym kompleksie, gdzie można sobie śmiało rozpalić. Tam za mną jest wymurowany taki specjalny dok do ogniska. Można sobie usiąść, jest zadaszenie, więc nie ma tyle problemu. Fajne miejsce, trzeba będzie po prostu kiedyś przyjechać i zobaczyć, jak to wszystko będzie tutaj fajnie się zgrywać z przyrodą. No nic, nie będę Wam zabierał więcej czasu. Pakuję się powoli i lecę, bo już mamy troszeczkę późną godzinę. Mianowicie za 29. No, byłem tutaj o 7, troszeczkę pochodziłem, że tutaj dojść trzeba było też troszeczkę czasu na to. No nic, idę w las. Dotarłem właśnie w piękne miejsce. Oczywiście zapewne jeszcze piękniejsze jest wiosną, latem. Jest jakieś bajorko. Dosyć duże. Co do zwierzyny, to dopiero napotkałem z około 10 sarenek. Niestety były zbyt daleko, żebym mógł cokolwiek nagrać i sfotografować dosyć ciekawie.
Zrobiłem kilka zdjęć, nie wiem czy będą tam jakoś wam się zbytnio podobały, ale bardzo dużo ptactwa jest. Myśli królików jest bardzo dużo. Strasznie dużo jest dzięciołów czarnych, co mnie dziwi. Postanowiłem właśnie chwilę przycupnąć w takim miejscu, by można było coś zjeść i ewentualnie wypić gorącego. Jeszcze raz wam pokażę troszeczkę z innej perspektywy to jeziorko. O, wody tu jest, ale myślę, że na wiosnę jest bardzo, bardzo ładnie. Myślę, że w najbliższym czasie, jak zjem i napoję się gorącej kawy, którą oczywiście zabieram ze sobą, to ruszę dalej. Mam jeszcze jakieś 5 km do przejścia, więc z całym sprzętem jest co chodzić, ale myślę, że dam radę, bo chodziłem troszeczkę dalej i więcej gratów miałem ze sobą niż dzisiaj. Dobra, czas na posiłek. Czas się trochę ruszyć. Zjadłem, popiłem. Zaczęło troszeczkę ludzi tutaj chodzić, biegać. Chcę dotrzeć nad taką, nie wiem, taką zatokę, jakby nad Odrą. Widziałem na Google Mapach dosyć ciekawe miejsce. Mam nadzieję, że to, co pokazują Google Mapy, a to, co ujrzę własnymi oczami, to będzie równie dobrze wyglądało. I być może tam jakieś ptactwo sobie, że tak powiem, zawodowało. Mam nadzieję, że dźwięk, jak i obraz jest troszeczkę lepszy niż dotychczas, ponieważ trochę sprzęt do nagrywania dźwięku i obrazu zmieniłem. Zasługa pana Piotra. Pozdrawiam cię, Piotrek. Zobaczymy, coś mi tutaj na czachy wrzucił. Jeszcze chyba tylko będzie potrzebny zakup gimbala, bo jednak takie trzymanie przed sobą lustrzanki jest troszeczkę uporczywe. No ale cóż, zobaczymy. Pogodę mam dosyć dobrą. Fajne, miękkie światełko jest, także jakbym się zaczaił na jakiegoś zwierzaczka, to byłoby sympatycznie. No ale cóż, sarny, które dotychczas widziałem, dały dyla. No troszeczkę jest taka pogoda dosyć mokra i iście nią w takich a la traperach wiąże się z tym, że jednak no pod butami strzelają te kamienie i zwierzyna jest bardziej uczulona na dźwięk. Dobra, nie zawracam wam głowy na tą chwilę. Muszę się troszeczkę skupić i zobaczyć, czy napotkam jakieś fajne, ciekawe zwierzę i czy uda mi się je sfotografować. Właśnie stojąc w tym miejscu, dojrzałem zimorodka, który sobie polował. I oczywiście z kubańcu polował sobie rybkę. Zrobiłem mu parę zdjęć, ale perspektywa, na której jestem, jest kiepska, bo jestem u góry, on jest na dole. Zaraz wam pokażę miejsce, w którym sobie siedział.
mianowicie siedział tam, na tej gałęzi. O, tutaj. Poczekam jeszcze chwilkę, może się zjawi. Parę razy podlatywał do mnie, ale ciężko stwierdzić, o co mu chodzi. Zapewne wlazłem mu w terytorium, a on jest w czasie obiadu. Jestem mega na widoku, więc kompletnie nie mogę wykonywać gwałtownych ruchów. Bo jeżeli dziś on tam sobie blisko na gałęzi siedzi, a w tym miejscu tutaj złapał sobie rybkę, więc prawdopodobnie za chwilę przyleci znowu. Poczekam. O, mamy następnego zimorodka. Nie wiem, czy to jest ten sam, czy nie. Ale sobie tam poluje teraz. Właśnie widziałem, jak fiknął do wody. Myślę, że zoom nie da rady ogarnąć jego z takiego daleka, ale spróbujemy. Pokażę wam miejsce mniej więcej, gdzie on jest, bo teraz go nie widzę, ale badamy. W tym miejscu tutaj sobie uderzył. O, słychać, jak uderzał w wodę. Pewnie jest za tym konarem gdzieś. Niestety. Dzianyga sobie gdzieś tam siedzi, pewnie już coś upolował i spożywa. Spróbuję przejść to na drugą stronę. Zobaczymy, czy z tej strony ten przyleciał. Nie. Nie widzę go. Na razie skończę filmowanie. Postaram się go lornetką wypatrzyć i daj Bóg sfotografować. Jednak zimorodka zauważyłem lornetką, choć lornetka troszeczkę ma jaśniejsze szkła, no ale niestety jest on... Moment, poprawimy sobie. O! Niestety zimorodek jest zbyt daleko, żeby obiektyw mógł do niego dojść. Zostawię go w takim bądź razie w spokoju, niech sobie tam żeruje. Prawdopodobnie niedługo będę sporządzał mapę taką właśnie tego rejonu z punktami, gdzie zaobserwowałem jaki gatunek ptaka, czy występowanie w większej ilości saren, lisów. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, będzie mógł sobie pobrać ode mnie tą mapę. Ale to mówię, dam jeszcze wcześniej znać, bo nie mam pojęcia. Chciałbym troszeczkę więcej tego terenu tutaj zwiedzić, żeby móc konkretnie w których miejscach po prostu ta zwierzyna występuje, pozaznaczać. Dobra, idę dalej. Powoli w stronę, że tak powiem, autobusu, ale mam jeszcze śmiało około 5 km, także
Myślę, że jeszcze w międzyczasie uda mi się coś wytropić i zrobić zwierzeczkowi zdjęcie. No, zobaczymy. Przed chwilą usłyszałem myszołowa. Chyba gdzieś kołuje albo siedzi na gałęzi. Dosyć niedaleko. Myślę, że jakieś 300 metrów, może ciut dalej. Zobaczę, czy uda mi się go wypatrzyć. Pogoda zrobiła się elegancka. Więc teraz można byłoby coś pofotografować w dobrej pogodzie. Właśnie w tej chwili się przyglądam trzem sarnom. Które się pasą. Zobaczcie. Siedzą sobie dwie, a po lewej stronie jest jeszcze jedna. Nie myślałem, że jeszcze będę mógł zaobserwować sarenki. A tu proszę. Jeszcze je dorwałem tutaj. Dobra, w dniu dzisiejszym mogę już zakończyć fotografowanie. Zgrzałem się, troszeczkę musiałem podejść te sarny, ale myślę, że już na bliższą odległość mi się nie uda. A cóż, będę kończył. Mam nadzieję, że wideo, jak i te parę zdjęć, które udało mi się zrobić, będzie wam się podobało. Jak to na koniec filmu zawsze. Mam nadzieję, że jako nowy użytkownik, który nie ogląda mnie, będziesz w stanie zasubskrybować mój kanał, jeśli oczywiście będzie ci się to podobało, co robię. A dla starych już bywalców, którzy oglądają mój kanał, życzę zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Bo troszeczkę już spóźnione, ale myślę, że się
nie pogniewacie. Wiadomo, nowi użytkownicy, jak mogą, to niech zostawią łapkę w górę. Klikną dzwoneczek, który im się tam pokazuje. Subskrypcja, wiadomo. I cóż, nie zapomnijcie jeszcze oglądać, tutaj gdzieś wam się wyświetlają filmy. Fajnie by było mieć was coraz więcej. Do zobaczenia i trzymajcie się. Hej!